Dorota Łosiewicz, to jest studio w Polsce.pl i poranna rozmowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji. Dzień dobry pani minister. Witam serdecznie. Pani minister, mamy czwarty dzień strajku nauczycieli. Już ponad 2000 nauczycieli jest na zwolnieniach lekarskich. Jakie dokładnie są dane, które posiada ministerstwo? Ile osób strajkuje? Nie będę używała słowa strajk, tylko mogę powiedzieć o placówkach oraz nauczycielach, którzy w tych placówkach przebywają na zwolnieniach lekarskich, czyli o zwiększonej absencji nauczycieli w tych szkołach. Mówimy o 87 szkołach, placówkach, przedszkolach razem na prawie 40 tysięcy w Polsce, bo w Polsce mamy 40 tysięcy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych i w 87 mamy zaburzone takie organizacyjne funkcjonowanie. To nie znaczy, że w tych szkołach są odwołane zajęcia. No, to jest tak, że zajęcia właśnie są odwoływane. To tak ustalimy, że 87 szkół, placówek oświatowych to jest tam, gdzie mamy zmienioną organizację, czyli na przykład zamiast zajęć dydaktycznych są zajęcia opiekuńcze, są zajęcia wychowawcze, ale też w kilkunastu, jeśli dobrze pamiętam, tutaj w 18 przedszkolach odwołano i w jednej szkole odwołano zajęcia, ale chcę powiedzieć, że oczywiście w każdej z tych sytuacji są wizytatorzy, sprawdzamy to, bo kuratorzy są do tego, żeby sprawdzać przestrzeganie prawa w placówkach oświatowych. Czyli czy szkoły zapewniają bezpieczeństwo ponieważ w tych, i opiekę dzieciom? Czyli w tych szkołach i w tych przedszkolach, których są inna forma organizacyjna, szczególnie w szkołach, mamy zajęcia opiekuńcze. Chcę powiedzieć jasno, że nie można sobie odwołać zajęć. Zajęcia z przyczyn poważnych mogą być zawieszone, ale dopiero po uzgodnieniu tego z organem prowadzącym i z kuratorium oświaty. Jeśli chodzi o przedszkole, to w ogóle nie może być takiej sytuacji, w której rodzice nie mają zapewnionej opieki dla dzieci. Jeśli z jakiegoś powodu, bo no może się, mogą się różne rzeczy wydarzyć. Nauczyciele też chorują, są grupą zawodową, która ma prawo chorować. Nikt tego nie zabroni, więc... Ale aż ponad 2000 nauczycieli w tym samym czasie, to cóż, odra chyba musiałaby być jakaś epidemia. Powiem szczerze, że mi jest to trudno komentować jako nauczycielowi, tak? Bo my wychowujemy, formujemy młodzież, pokazujemy pewne wzory. Ja chcę wierzyć, raczej będę patrzyła na to, że mimo różnej formy nawoływania, nawet agitowania, bo z taką się spotkałam do tego, żeby skorzystać z L4 w ramach protestów, widzę, że nauczyciele tego nie robią i to jest zdecydowana większość nauczycieli. Ale chcę powiedzieć, że przedszkola czy organ prowadzący musi zapewnić rodzicom miejsce czy opiekę w innym przedszkolu dla dzieci i to jest bardzo ważne. Czyli innymi słowy, sytuacja jest pod kontrolą, tam gdzie się coś dzieje, są wizytatorzy, my nad tym panujemy i tutaj chcę powiedzieć, że samorządy też w zdecydowanej większości stają na wysokości zadania. Są takie relacje, pani minister, że rodzice mówią, że dzwonią do nich dzieci, mówią, że nic się nie dzieje w szkole, zabierzcie nas, bo siedzimy na świetlicy, to nie ma sensu, no i rodzice zwalniają się z pracy, biorą urlop, przyjeżdżają po dzieci. No to jest tak... Powinno to no w tych placówkach, w których to się wydarzyło, to i nie ma zajęć dydaktycznych, są zajęcia opiekuńcze, czyli jest zapewnione bezpieczeństwo. Rzeczywiście nie ma zajęć dydaktycznych i tak może to wyglądać. Natomiast to jest już kwestia skali. I tu chcę powiedzieć, że ta skala jest naprawdę nieduża, bo jeszcze raz przypomnę, 40 tysięcy szkół, placówek oświatowych. Problemy organizacyjne, czyli te, o którym pani redaktor mówi, dotyczą 87. No tak, jeszcze dwa dni temu w proteście brało udział 1466 nauczycieli, dzisiaj tu już jest chyba 2085 nauczycieli, którzy protestują. Ponad 2000, to jest 2085, to jest na wczoraj, tak? Dzisiaj będziemy oczywiście sprawdzać i badać sytuację, to było na wczoraj wieczór, natomiast ja ufam, że nauczyciele zachowują się tutaj odpowiedzialnie i ta skala protestu nie będzie protestu. No, trudno mi odpowiedzieć, że skala zwolnień czy zwiększonej absencji nie będzie rosła. Posłuchajmy teraz, dlaczego nauczyciele protestują. W tej sprawie wypowiedział się Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. Mamy świadomość, że ta manifestacja ani niczego nam nie załatwi, ani nie przekona pani minister Anny Zalewskiej, ani nie przekona rządzących, jeżeli nie będzie tej oddolnej presji.
tarcza z każdej strony, z każdej rady pedagogicznej, od każdego nauczyciela, rodzica, samorządowca z żądaniem zwiększenia nakładów na edukację, zapewnienia szkole autonomii, niezależności, zerwania z tą ideologizacją i indoktrynacją. Ale wracając do siebie, porozmawiajmy o tych w szkole. Porozmawiajmy o tym z rodzicami, z samorządami, spotkajmy się z lokalnymi mediami, z tymi, którzy mają także wpływ na funkcjonowanie tego lokalnego środowiska po to, żeby pokazać, jaki jest prawdziwy obraz pracy i płacy nauczyciela. To był Sławomir Broniarz, oczywiście wypowiedź archiwalna z lata, kiedy to był poprzedni strajk ZNP. Teraz Sławomir Broniarz mówi, że strajk nauczycieli będzie trwał do odwołania. W związku z tym związek podjął decyzję, by kulminacyjna fala protestów do końca była utrzymywana w tajemnicy. Nie chcemy narażać nauczycieli na nieprzyjemności. Czyli z tego, co mówi prezes Broniarz, wynika, że kulminacja jeszcze przed nami tych protestów. Znaczy, po pierwsze, no jasno trzeba powiedzieć, że związki zawodowe mają prawo do organizowania zgodnie z prawem protestów, manifestacji, mają prawo nawet do organizowania strajku. I to jest dobre prawo związków zawodowych. Ważne, by opierać te żądania na prawdziwych przesłankach, czyli na tym, co się rzeczywiście dzieje. Ja przypomnę, że realizujemy bardzo konsekwentnie zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli i jeśli mam przed sobą tabelę i w ciągu tych od 2016 roku, biorąc pod uwagę, że od 2012 roku nie było żadnych podwyżek nauczycieli ani nawet waloryzacji, i od 2016 roku do 2019, gdzie jest zaplanowana druga transza podwyżek, tak naprawdę skala tych podwyżek realnie wynosi 12%. Spodziewamy się, że te podwyżki to będzie prawie 16% w ciągu 2 lat. Czy to jest dużo? Ja sobie zdaję sprawę, że skala zaniedbań, jeśli chodzi o zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, jest bardzo duża. I nawet jeśli ktoś przypomina 2012 rok, to przypomnę, że te podwyżki wiązały się ze zwiększonym ilością godzin w tak zwanym pensum nauczycieli. I też pamiętam, bo pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Samorządu Terytorialnego oraz finansów samorządowych. I pamiętam, jak samorządy wtedy były zbulwersowane tym, w jakiej skali to na samorządy spadło realizowanie tych podwyżek. My na podwyżki dla nauczycieli przygotowaliśmy, rząd przygotował odpowiednie środki w subwencji oświatowej. To w ciągu tych 2 lat to są prawie 4 miliardy. To jest ogromna skala. Pani minister, ja wiem, że to brzmi dobrze. Ja nie wiem, czy brzmi dobrze. To mówię o tym, co fakty. 4 miliardy. Podwyżki, które prawie 16%, chciałabym, żeby to wybrzmiało, czyli tyle, ile jest przewidywany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej. I chcę powiedzieć tak, jeżeli będą mnie słuchać nauczyciele, czy ja uważam, że to jest wystarczająco? Nie, ale chcę powiedzieć inną rzecz, która musi być też, bo mówimy o związkach, tak? I mówimy o tym, że one mają reprezentować interesy nauczycieli. Obserwujemy ogromny niż demograficzny. Tak naprawdę w latach, kiedy rządziła poprzednia władza, ponad 40, prawie 50 tysięcy nauczycieli zostało zwolnionych. W związku z reformą edukacji, której zadaniem było przede wszystkim poprawić jakość kształcenia i wychowania, uratowaliśmy też nauczycieli przed lawinowymi zwolnieniami związanymi z niżem demograficznym. I tak w poprzednim roku szkolnym to było prawie 18 tysięcy dodatkowych etatów. W tym roku szkolnym to jest 10 tysięcy dodatkowych etatów. Czyli z jednej strony mamy mniej dzieci, mamy dodatkowe etaty dla nauczycieli, zwiększoną subwencję, mamy zwiększone wynagrodzenia, które oczywiście nie oddają skali tego, co chcieliby nauczyciele. Ja to rozumiem i myślę, że po tych podwyżkach, tych 15-procentowych, prawie 16, będą następne. Pani mówi o 16-procentowej podwyżce w ciągu 2 lat, ale w tym roku tak naprawdę nauczyciele dostali 5% podwyżki, czyli w przypadku większości to wyszło około 100 zł na rękę. To wynika z wpisów na Facebooku czy na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stąd ta frustracja i stąd ten protest, ale ja to rozumiem. Ciągle to nie zarabiają godnie.
Też tak uważam, że to jest za mało i też tak uważam, że trzeba będzie realizować dalszy etap zwiększania wynagrodzeń nauczycieli. Chcę powiedzieć tylko, że w stosunku do nauczyciela dyplomowanego w ciągu tych 2 lat, to mówimy o brutto i mówimy o średnich wynagrodzeniach, bo nauczyciel, to jest, zaraz o tym opowiem, to jest dosyć skomplikowany sposób, system wynagradzania. To jest w ciągu tych 2 lat, to jest 603 zł dla nauczyciela dyplomowanego, a dla nauczycieli stażysty to jest 327. Mówię o kwotach brutto w ciągu 2 lat. To nie są oczywiście ogromne podwyżki, to nie są podwyżki, które zaspokajają ambicje nauczycieli, ale mówimy o tym, jak to wygląda. I też, żeby było jasność, oczywiście jakby są 3 miejsca w przepisach, w których można szukać informacji, ile zarabia nauczyciel. Z jednej strony w ustawie budżetowej, z drugiej strony w rozporządzeniu o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli, a trzecie to jest w karcie nauczyciela, gdzie mówimy o średniej wynagrodzeń. I nauczyciel nie może poniżej średniej zarabiać, bo ma tak zwany dodatek wyrównawczy. I ta średnia dla nauczyciela, który najniżej zarabia, dla stażysty wynosi, dla tego, który ma wyższe wykształcenie i pełne przygotowanie, wynosi ponad 3000 brutto. Oczywiście, gdy to odejmiemy wszystkie rzeczy, to wychodzi zupełnie, to wychodzi niższa kwota, ale mówmy o tym, jak to wygląda rzeczywiście, bo w 2019 roku nauczyciel stażysta będzie zarabiał ponad 3000, nauczyciel kontraktowy 3380, mówię o średnich wynagrodzeniach, nauczyciel mianowany 4385, a nauczyciel dyplomowany 5600. Mówimy o kwotach brutto. Ja sobie zdaję sprawę, że są nauczyciele, którzy zarabiają mniej, ale niewiele, bo no musi być ten dodatek. Pani o tych nauczycielach, którzy zarabiają mniej, ja sobie wynotowałam taki wpis z Twittera Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ktoś pisze tak, no na pewno nauczyciel konkretnie. Po 28 latach pracy w szkole dostaje na konto 2800 zł. Pani minister prawdopodobnie zapomniała już, ile zarabiała jako nauczyciel, bo mnie w tej chwili, wstyd się przyznać, magazynier w firmie mojego męża ma więcej. No i być może stąd ta frustracja nauczycieli, stąd ten protest. Tak jak mówiłam, nauczyciel to jest kwestia, czy jest mianowany, czy jest dyplomowany. Natomiast mówię o wynagrodzeniach brutto i oczywiście one netto są niższe jak u każdego. I też chcę powiedzieć, że jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie uważam, że to jest pensja marzeń i uważam, że trzeba dalej realizować podwyżki dla nauczycieli w kolejnych latach. I to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jestem nauczycielem, który przepracował przy tablicy wiele lat. Uczyłam dzieci, wiem, jak ciężka to jest praca. Rozumie pani tych nauczycieli, którzy protestują. Bardzo rozumiem nauczycieli, którzy chcą lepiej zarabiać. Chcą godnie zarabiać, chcą, żeby im starczało na nie tylko od pierwszego do pierwszego, ale też na jakieś potrzeby, które pozwalają na rozwój zawodowy i rozwój osobisty. I rzeczywiście to jest trudny zawód i bardzo zawsze bronię nauczycieli, ponieważ wiem, że praca na przykład nauczyciela polonisty, matematyka, przygotowanie, odpowiedzialność, praca w domu, spotkanie z rodzicami. Nauczyciel, który jest zaangażowany w swoją pracę, to jest osoba, która się właściwie oddaje tej pracy bez reszty. I chcę też powiedzieć jedną rzecz. Byłabym przeciwna, żebyśmy się gdzieś na siebie obrażali. Dlatego jako nauczyciele musimy zachowywać się etycznie, tak, żebyśmy dawali dobry przykład. Bowiem cóż mamy bardziej ważnego, cennego niż dzieci nasze czy wnuki, które oddajemy nauczycielom na wychowanie i do edukacji. I nie możemy oczywiście skąpić na wynagrodzenia dla nauczycieli, ale też musimy mówić o faktach. Nie ma zwolnień nauczycieli, mimo niżu demograficznego. Nie ma likwidacji szkół. Zahamowaliśmy likwidację szkół poprzez wprowadzenie weta kuratora, przywrócenie tego weta, które za czasów minister Hall zostało zniesione. Więc to są działania pronauczycielskie. Czy one są wystarczające? Nigdy nie ma tego końca. Faktem jest, że nie ma zwolnień. W Warszawie brakuje około chyba 10 tysięcy nawet nauczycieli. Natomiast na prowincji, poza dużymi miastami, jest tak, że nauczyciele, żeby wyrobić te swoje godziny, muszą jeździć od szkoły do szkoły. Ale skoro pani minister powiedziała o etyce, to chciałam przywołać jedną wypowiedź. Karolina i Tomasz Elbanoscy byli u nas w studiu i chciałabym, żeby pani posłuchała, co mówili o zwolnieniach L4. Jaki to jest komunikat do dzieci, jeśli... No właśnie. Jaki to jest komunikat do dzieci, jeśli... Jeśli jest fala nagłych zachorowań, prawda? No właśnie. Trudnych no, do wytłumaczenia. No właśnie, jaki to jest komunikat do dzieci, jeśli dzieci wiedzą, że nauczyciele idą na trefne zwolnienia L4? To znaczy, ja jeszcze raz powiem tyle, ile powiedziałam.
jest zwiększona zachorowalność nauczycieli w 87 placówkach. Jeśli ktoś uważa, że to, znaczy nie naszą sprawą jest te zwolnienia sprawdzać, czy je podważać, chcę ufać, że nauczyciele, którzy idą na zwolnienie, to dlatego, że tego potrzebują, bo taki jest ich stan zdrowia, ponieważ jako nauczyciele musimy dawać przykład i to jest bardzo ważne. Natomiast takie pytania słyszę, takie pytania są zadawane w stosunku do nauczycieli, do związków zawodowych i na te pytania trzeba odpowiedzieć, tak? I na te pytania trzeba odpowiedzieć, natomiast każdy ma prawo do protestu i zgodnie z prawem i tego nie możemy oczywiście związkom zawodowym odmawiać, ale chcę, żeby też jeszcze raz spojrzeć na fakty. Z jednej strony zahamowanie zwolnień nauczycieli, przecież też trzeba taką pewną nawias wziąć to, co mówią niektórzy w związkach zawodowych. Nie związki, tylko niektórzy, którzy są przedstawicielami nauczycieli. Straszono przecież, że reforma edukacji wygeneruje zwolnienia nauczycieli. Ja to wręcz odwrotnie, wygenerowała dodatkowe, kilkadziesiąt dodatkowych etatów nauczycielskich. A wie pani minister, co jeszcze wygenerowała ta reforma? Taki ruch nauczycieli, że teraz szkoły mają problem, dlatego że nauczyciele wybierają sobie w propozycjach jak w ulęgałkach ze względu na ten system, na bazę, która powstała i dyrektor szkoły z dnia na dzień dowiaduje się, że nauczyciel znalazł szkołę właśnie bliżej siebie na Tarchominie, już nie będzie dojeżdżać z Tarchomina na Bielany i szkoły zostają bez nauczycieli. To jest to z dnia na dzień nie za bardzo uboczny. Może, dlatego że to jest tygodnia na tydzień. Nie, to jest ruch kadrowy i to musi być jakieś przeniesienie, zwolnienie, to jest rok szkolny, tu są pewne przepisy, natomiast ja tylko odnoszę się do tego, że to nie jest tak, że jak związki zawodowe mówią, że będą zwolnienia nauczycieli, te zwolnienia będą. Widzimy, że jest zupełnie inaczej. Tak samo przekazuje fakty. Oczywiście są nauczyciele, którzy zarabiają mniej, są nauczyciele, którzy zarabiają więcej. Natomiast też mówię o faktach, tak? My nie możemy się odnosić do pensji zasadniczej, ponieważ pensja nauczycieli, wynagrodzenie nauczycieli, to jest średnie wynagrodzenie. To mówi Karta Nauczyciela. Jeśli ktoś nie osiąga tych średnich wynagrodzeń na terenie swojego JST, jednostki samorządu terytorialnego, ma płacony dodatek wyrównawczy, więc musimy się odnosić do średnich wynagrodzeń. Tak jak mówiłam, w 2019 ta średnia wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego, a takich jest zdecydowana większość, 80% nauczycieli, to są dyplomowani, to jest 5600 i brutto. I teraz jeszcze raz powtórzę, nie uważam, żeby to były kwoty, które zwalają, że tak powiem, przyprawiają zawrót głowy, ale to są fakty i do nich się odnieśmy. Pensje to jest jeden postulat nauczycieli. Inny problem, na który zwracają nauczyciele podczas tego protestu, dotyczy wydłużenia awansu zawodowego, tego, że system awansu się wydłużył. Jest to szczególny problem dla kobiet, które mogą w tym czasie chcieć planować założyć rodzinę, urodzić dziecko i tutaj nauczyciele się skarżą, że gra po prostu przestaje być warta świeczki z powodu wydłużenia tej ścieżki. Intencją wydłużenia ścieżki awansu zawodowego było spowodowanie po pierwsze, że ktoś, kto trafia do zawodu nauczycielskiego, żeby mógł się sprawdzić, czy się w tym zawodzie odnajduje, żeby mógł dyrektor też przyjrzeć się temu, czy dany nauczyciel, dany młody człowiek do tego zawodu, w tym zawodzie sobie poradzi. Bo można być świetnym fizykiem, można być świetnym matematykiem, polonistą, ale można nie mieć tych kompetencji osobowościowych, społecznych do pracy z dziećmi. I wydawało się, że ten rok to jest za mało. Ja się często spotykałam z tym, że rok może być w pewnych przypadkach za mało. Pani minister Zalewska, w liście do nauczycieli pod wpływem dyskusji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami nauczycieli podjęła decyzję, że zmieni przepisy i znajdzie, jakby na tyle jest zmieni, że będzie można skrócić te ścieżki awansu zawodowego tak, żeby rzeczywiście nauczyciele, szczególnie ci młodzi, nie pozostawali przyblokowani, jeśli chodzi o awans, i mogli szybciej wskoczyć na wyższy stopień awansu zawodowego i po prostu lepiej zarabiać, co też rozumiem, ale intencją było to, by nauczyciel, szczególnie ten, który przychodzi, stażysta, mógł sam sprawdzić się, czy się odnajduje w tym zawodzie. Pani minister, za chwilę wejdziemy w nowy rok, 2019 rok. To może być, ale nie musi, trudny rok dla edukacji, dla rodziców, dla dzieci, którzy pójdą do liceów i po szkołach podstawowych, i po gimnazjach. Mówi się o tej wielkiej kumulacji, dzieci będzie więcej. Czy licea są na to przygotowane? Czy system jest przygotowany na to, żeby przyjąć więcej dzieci do szkół średnich?
Trzeba zacząć od tego, że ani dzieci w systemie nie ubyło, ani nie przybyło z tego powodu, że mamy licea ogólnokształcące czteroletnie i że mamy ośmioletnie szkoły podstawowe. Nie zniknęły też szkoły tam, gdzie samorządy, wiedząc, co się może wydarzyć, się odpowiednio do tego przygotowały. Czyli z jednej strony... Wszystkie się przygotowały? Myślę, że w większości tak i z informacji, które docierają do nas od kuratorów oświaty, są przygotowane, jest przygotowanych więcej miejsc w poszczególnych liceach, technikach, szkołach branżowych, czy są przygotowywane miejsca. I to jest tak, że właściwie liczba uczniów, która trafi do szkół średnich, będzie na poziomie 2010 roku, więc to nie jest coś, z czego nie przeżyliśmy w systemie. I ja się spotykam z czymś takim, pani redaktor, o co mówią mi dyrektorzy szkół, a naprawdę mam z nimi kontakt, że szczególnie liceów, oni się cieszą z tego powodu, że po pierwsze będzie czteroletnie liceum. Skończymy z tym bałaganem, jaki był w liceach, że była pierwsza klasa, jeszcze kształcenie przedmiotowe, a później zaczynały się te zajęcia, które powodowały po pierwsze, że ograniczyliśmy kształcenie ogólne, a z drugiej strony dzieci i młodzież czekała na lekcje, właściwie siedziała do wieczora. Więc przywracamy porządny kurs kształcenia ogólnego przez 4 lata. Przywróciliśmy 8-letnią szkołę podstawową. Przypomnę, dlaczego o tym mówimy. Ponieważ większość samorządów już samo zdecydowało i połączyło podstawówki z gimnazjami, gdyż to było lepsze dla dzieci, kiedy zostawały ze swoimi rówieśnikami i z tymi samymi nauczycielami w tym samym środowisku. Jeśli ktoś mówi, że w tej chwili w 7 klasie jest dziecku trudno, to rzeczywiście w 7 klasie zaczyna się trochę inny kurs kształcenia, ale trzeba by to porównać z tym, co by było, gdyby to dziecko było w pierwszej klasie gimnazjum. Przecież tak naprawdę to z tego środowiska, od rodziców, a nawet od nauczycieli docierały głosy, jak ciężko młodzi ludzie się odnajdują w nowych środowiskach, w gimnazjach, szczególnie w tych gimnazjach, które były gimnazjami samodzielnymi. Dlatego też łączono, by to był pewien cykl. Ja się spotykałam z tym, szczególnie też i w małych miejscowościach, że to dobrze, że wreszcie te szkoły będą 8-letnie, że dzieci zostaną, a przywrócenie kształcenia ogólnego w liceach to też był postulat Polaków. Licea były naprawdę dobrymi szkołami i przywracamy prestiż liceów. Ja chcę powiedzieć, że ostatni czas, bo to też warto o tym mówić, na którym bardzo ciężko pracowaliśmy w ministerstwie, ja osobiście pracowałam nad przygotowaniem reformy kształcenia branżowego i technicznego oraz przygotowaniem reformy kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcę powiedzieć, że można przygotować wspaniałe przepisy, dobre przepisy albo przepisy, które można krytykować, ale bez nauczycieli tego nie wprowadzimy, więc ministerstwo dba, rząd dba o nauczycieli i tu bardzo na nauczycieli, ich kompetencje liczymy i wiemy, że mają dużo zadań związanych z reformą, ale to była reforma oczekiwana przez Polaków. Tutaj pewnie nie wszyscy nauczyciele się z panią zgodzą, że ministerstwo dba, że powiedzmy, że dba na tyle, na ile może, a jeśli chodzi o ten rok kumulacji, to tak naprawdę okaże się, bo ja mam wrażenie, że czasem ministerstwo uspokaja rodziców, słuchajcie, no jak nie starczy miejsc w liceach, to są technika i są szkoły branżowe. A dla tych rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dziecko poszło do liceum, to jednak to nie jest uspokajające. Nie zabraknie miejsc w liceach. Będzie odrębna rekrutacja dla tych, którzy będą po 8 klasie, odrębna rekrutacja dla tych, którzy będą po gimnazjum. Także tutaj panujemy nad tym. Ale ja nie mogę powiedzieć, że w której szkole nie będzie jakichś problemów z rekrutacją. No to może być niezależne od tego nawet, czy jest reforma. To po prostu jest szkoła, to jest żywy organizm. Coś się może wydarzyć. Proszę. To jest rok wyborczy. Nie boi się pani minister, że to może wpłynąć na wynik jesiennych wyborów, jeśli dojdzie do chaosu przy tych egzaminach? Ja jestem, mam nadzieję, ufam, że nie będzie chaosu. Przygotowujemy się do tego. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest do tego przygotowana. Są odpowiednie informatory. Są cały czas jest kontakt z kuratorami, kuratorzy z dyrektorami. Mamy spisane szkoła po szkole, ile jest miejsc, ile oddziałów. Także jestem przekonana, że nad tym zapanujemy. Też to na pewno nie jest łatwe. Reforma nigdy nie jest łatwa, ale ten porządek w edukacji należało zrobić. Marzena Machałek, wiceminister edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję, wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję serdecznie, błogosławionych świąt. Pani minister, dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i zapraszam na przegląd prasy. Do zobaczenia za chwilkę.